Szanowni Państwo, baterie Patriot, które miały być przekazane z Niemiec, to sprawa, której Polska powinna zdecydować. Czy chcemy te baterie? Czy chcemy tutaj niemieckich żołnierzy? No raczej nie, ale negocjujmy, bo każda dodatkowa bateria przyda się do ochrony polskiego nieba. Negocjujmy same baterie bez obsługi. To powinna być postawa polskiego rządu. Tymczasem minister Błaszczak najpierw zdeklarował, że tak, Polska przyjmie na swoim terytorium dodatkową baterię Patriot, żeby broniły polskiego nieba, polskiej przestrzeni powietrznej. Potem zadeklarował, zmienił zdanie, że i stwierdził, że będą te baterie przekazane na Ukrainie, że to jest propozycja dla Niemiec, żeby przekazały te baterie, oczywiście razem z obsługą, na Ukrainę. Co to oznacza? No to oznacza, że minister Błaszczak sugeruje tak trochę sprytnie, ale tak głupio sprytnie, zdaje się sugerować Niemcom dołączenie do konfliktu na Ukrainie, tym samym włączenie państwa natowskiego do konfliktu na Ukrainie, a tym samym włączenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego Polska jest członkiem, do konfliktu na Ukrainie. Czy to jest poważne? Czy to jest poważna zagrywka ze strony ministra, który najpierw deklaruje tak, przyjmiemy Patrioty, potem mówi nie będziemy przyjmować, przekażcie na Ukrainę, tym samym dając do zrozumienia, żeby Niemcy w jakiejś formie zaangażowały się w wojnę na Ukrainie, to jest totalnie niepoważne, tym bardziej niepoważne, że nawet Pałac Prezydencki jest w tej sprawie w sporze z MON-em, a przypomnijmy, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. O co tu chodzi? Chodzi o zagrywki. I to zagrywki bardzo niskie. To nie ma nic wspólnego ze sprytną, wyrafinowaną dyplomacją. To jest cięcie toporem i to cięcie takie, które nie może się dla Polski skończyć dobrze, ponieważ nas ośmiesza na arenie międzynarodowej. To, co robi Mariusz Błaszczak, ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej w kontekście przyjmowania bądź nie przyjmowania tych baterii Patriotów. Konfederacja mówi jasno, Szanowni Państwo. Potrzebujemy jak najlepszej obrony polskiej przestrzeni powietrznej. I polski rząd powinien o polską obronność, o polskie bezpieczeństwo dbać w pierwszym rzędzie. Nie o ukraińskie. A co do samej propozycji niemieckiej, dyskutujmy nad nią. Przyjmujmy. Może nie zgadzajmy się na żołnierzy. Może mówmy o tym, żeby Polacy sami obsługiwali tę baterię Patriotów. To naprawdę jest do poważnego rozegrania i do poważnego skorzystania, jeśli pojawia się w ogóle taka oferta w przestrzeni. Ale nie ośmieszajmy się i nie wciągajmy Polski i NATO do wojny, bo to jest ogromne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Konfederacja, wolność i niepodległość.